Jeszcze raz ludzi. Potrzeba, żebyśmy mówili. Wiele mówi. Uprawiali propagandę. Pisali powieści z kluczem. Przeciwdziałali na każdym kroku. Potrzeba agentów, mówców publicznych, władz mów i krzykaczy. Trzeba brzmieć jerychońskimi trąbami. Przepowiadać na czas najbliższy przewrotu i morderstwa. Trzeba piętrzyć wszystkie okropności popełnione w kraju. W każdej gazecie niech się rozlega żałobne rekwiem po utracie wolności. Wojna jest przeciągiem nikogo. Zachwalając wysyni jezora. Cieszę się. Że masz ochotę na moje ciało. Ale rozbiorę się sama. Nie chcę, żebyś dzierał ze mnie te szmaty. A tak? Jestem nada. Dzięki sobie. Wilgotna. Dzięki sobie. Podobna do sangista. Jeszcze.
jest kobietą. Rewolucja jest kobietą. Zazdrość. A nie, że jest ci potrzebna. Maksim. 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 Nie mogę zaparzyć kawy z przyczyny, że tak powiem, rewolucyjnych. Nie mam nafty do prymusa. Maksim! No chodź. Maksim. Maksim, no chodź. Wszystko czeka. Nawet zmachmalone koce. Maksim! Niż pozwolić, by poszedł ją inny. Przecież śmierć jest też kobietą. Morfina leczy kalectwo. Stany uniesień, wizje nie są mi potrzebne. Chcę myśleć. Tak, chcę myśleć i tworzyć sztukę. Z wnikliwością biologa, inżyniera. Tak, wzruszenia pozostawiam inny. Myślę o Robespierze za dnia. W nocy śnię o nim. Zawładną naszymi umysłami. Wysusza nasze mózgi. W jego rękach rozsypujemy się w proch. Jest geniuszem, którym obdarzyło nas piekło. Ja też ubóstwiałem go. Modliłem się do niego. Jego bliskość uderza do głowy, zabiera dech. To jest tajemnica jego oddziału policyjnego. Ci chłopcy pracują za jego spojrzenie. A on kocha maskę, a nie nienawidzi człowieka. On stara się o to, abyśmy zniknęli wszyscy z powierzchni ziemi. Potem pójdzie naszym śladem. Życie przeklęte. Czy warto wina? Nikt nie wie. Osoby na duszy. Czy ja to wina?
Słyszy pani? Niemcy wrzeszczą już od rana! Nie lubią Żydów tak jak ja! Nie lubią Polaków tak jak ja! Wolę być zawieszona w próżni niż solidarna z Polską. Chodź. Poza mną nikogo nie ma. Żołnierz! Poza generałem nie ma żadnego Boga! Nie ma własności! Nie ma rodziny! Miłość ojczyzny przybiera formę uwielbienia dla narodu. Biedni będą Żydzi, ale biedni będą też Niemcy. A Polacy zjedzą swój złodziejski bigos i jakoś tam będą. Alarm gazowy dla Wolnego Miasta Gdańska odwołany. Ja żyć będę dopóki tkwi we mnie nienawiść. Mój umysł zmienia fakty w dynamit. Chcę zabić rodzącego się Molocha. Chcę mu przysporzyć więcej męczenników, niż piekło zdoła ich pomieścić. Niech spiętrzone miliony pozwolą im na pogardę dla śmierci, gdy pod gilotyną będą odrywać im kołnierze i golić karki. Niech złoto zmieni im w święto ich krwawą śmierć. Groza, kurcząca groza, nadciągająca coraz bliżej. Oto, co doprowadzi umierającą na zatrucie krwi republikę do zmartwychwstania! Między sądem ostatecznym, a mną!
zrobił. Przygotowałem wam stypę, którą ludzkość zapamięta na wieki! Odległym, północnym, portowym mieście. Lekarzem pomagającym ludziom podtrzymać nadzieję. Barak się rozlatuje po wszystkich teatrach i redakcjach, pan Eksplozja. Świat nauki bezradny, a ja zamieszkam wreszcie tam, gdzie na drzwiach zobaczę miłą wizytówkę. Doktor Paul M. Z domu zostały schody twojej twarzy. Resztę diabli i rewolucji w ziemi. Teraz musimy iskać nasze zwierzęta na parkingu dla czołgów i rzucać wstydliwe spojrzenia w otchłań. Ubrudziłam się światłem lampy. Maxim. Nie przejmuj się kolejnością peruki i głowy. I tak pozostaną z nas pokurczone figurki skręcone z głową.